Dzień dobry Państwu, witamy na kolejnym odcinku Człowiek Planety Ziemia. Zaglądamy Bogu do książki, aby wyjaśnić, jak też skonstruował nasz świat, wszechświat i nas ludzi. Dzień dobry naszych szanownych widzów, witam, szanowni Państwo. W poprzednim odcinku starałem się Państwu przedstawić i wytłumaczyć te informacje w postaci obrazów, które my obserwujemy na polach zbożowych, konkretnie u nas w Polsce. Niektóre rzeczy, które ja wyjaśniam, są do dyskusji, bo faktycznie to mój punkt widzenia na podstawie mojej wiedzy, mojego doświadczenia i prac, które powodują to, co starałem się naszym szanownym widzom przedstawić, wyjaśniając i próbując rozszyfrować znaczenie tych piktogramów na polach zbożowych. Teraz troszeczkę dalej prosimy, spróbujemy, jak powiedział Mariusz, pozaglądać Bogu Stwórcy do książki, w której napisane wszystkie programy i wszystkie te znamy wydarzenia, które nas jeszcze oczekują. Dlatego chciałem naszym szanownym widzom i Państwu przedstawić bardzo interesujące informacje, które dotyczy tak zwanego poszerzenia Ziemi oraz, że po Ziemi przeszła bardzo niezwykła fala sejsmiczna. Obserwowana ta fala była 11 listopada 2018 roku, to znaczy prawie 2 lata wstecz. I naukowcy zafiksowali niezwykłe fale sejmiczne, które przeszły praktycznie po całym świecie. Źródłem niezwykłych fal sejmicznych, źródło faktycznie, znajdowało się w przybliżeniu w 20 km od wyspy Majota, to jest wyspy Komorskie, które znajduje się pomiędzy Afryką a wyspą Madagaskar. Te wydarzenia sejmiczne trwało około 20 minut. Fale rozprzestrzeniły się w przybliżeniu na ponad 10 tysięcy kilometrów, to znaczy od Kanady do Nowej Zelandii, a urządzenia zafiksowali bardzo niezwykły obraz z niskoczęstotliwościowymi wibracjami, tobto bardzo precyzyjny zygzak z przeważaniem fali jednego i tego typu, który powtarzał się każdy 17 sekund. To jest bardzo niezwykłe zjawisko. Zarejestrowała i opowiedziała o tym informacja podana w National Geographic. Na mapie czerwonym punktem są zaznaczone tak zwane Wyspy Komorskie, a z prawej strony i poniżej nich znajduje się Australia oraz Nowa Zelandia. U każdego trzęsienia ziemi jest bardzo charakterystyczny zapis tych fal sejsmicznych. Z początku idą tak zwane fale podłużne, potem następują po nim fale poprzeczne, a potem idą fale powierzchniowe. Wszystkie te fale są polaryzowane po różnemu. Jest taki zapis tego wydarzenia, który faktycznie jest według swojego trwania od 15 do 20 minut, ale u tego wydarzenia, to znaczy u tej fali sejsmicznej, odrębne fale, o których ja tylko co 3 typu Państwu, naszym szanownym widzom, podałem, nie są rozróżnione, to są bezprzerwne wahania z okresem w 17 sekund. Okres ten też bardzo dziwny, dlatego naukowcy do dzisiaj nie mogą to wytłumaczyć, bo to jest niepodobne na żadne normalne trzęsienie Ziemi. Podziw naukowców spowodował też dystans, na który rozprzestrzeniły się te fale, ale najważniejsze, że sygnały były, a trzęsienia ziemi nie było, co jest bardzo dziwne. Tak wyjaśnił profesor Rosyjskiej Akademii Nauk, główny naukowy współpracownik Instytutu Fizyki Ziemi Grigorij Stieblow. Najwięcej prawdopodobnym wyjaśnieniem, jak uważa profesor Stieblow, jest wersja powstania tak zwanego wulkanicznego tremoru, po innemu nazywany drożdżami. On następuje, kiedy faktycznie nadr podnosi się gorąca magma,
wzrasta natężenie w, powiedzmy, kamerze wulkanicznej, co doprowadza do faktycznie wybuchu wulkanu i potem ta lawa schodzi z więcej górnych, na górnych górskich porodach ona zastyga, to znaczy w górnej części takiego wulkanu. W przypadku wyspy Majota można tylko gadać, że to była tak zwana aktywność magmatyczna. Wiadomo takie wydarzenia jak tremor wulkanu, który przed każdym wybuchem wulkanu to jest jak jego zapowiedź, że coś takiego dalej jak wybuch wulkanu nastąpi. To jest niskoczęstotliwościowe drgania, które mówią o tym, że w kamerze magmatycznej jest podgotowane procesy, które doprowadzą do kolapsu, to znaczy wyrzucenie magmy z tej kamery i następuje wybuch wulkaniczny. Wyspa Majota ma pochodzenie wulkaniczne i za ostatnie 4000 lat wulkanicznej aktywności w tym regionie absolutnie nie było zarejestrowane. Wyspa znajduje się w miejscu, gdzie mocna tak zwana kora kontynentalna przechodzi na względną cienką tak zwane kory oceaniczne, o których my opowiadali w tym projekcie Boga poprzedniej, który ja opowiadałem Państwu o budowie Ziemi, dlaczego tak powstali, a nie po innemu kontynenty na naszej planecie i dlaczego powstał taki światowy ocean. W takich strefach zwykle następuje to wydarzenie wulkaniczne. Oprócz tego wulkaniczny tremor jest zafiksowany przez satelity geodezyjne, które obserwują te wszystkie wydarzenia, jak mówił wyżej wskazany przeze mnie naukowiec. Takie urządzenia faktycznie fiksują bardzo powolne ruchy, które nie rejestrują się przez sejsmografy. Dalej on mówi, że te urządzenia wskazali, że ta wyspa jest zsunięta na kilku centymetrów do południowego wschodu. Ale może potwierdzić, że tam niżej jest, powiedzmy, tak zwany litosferyczny płytek, w których następuje różne ruchy magmy. I właśnie to i było tym wydarzeniem, które praktycznie jest bardzo rzadkim wydarzeniem. Instrumentalna sejsmologia istnieje tylko u nas około 100 lat i przypominam nasz szanowny naukowiec, że podobne zjawisko następuje jeden raz za kilka stuleci. A u naukowców nie było jeszcze możliwości coś takiego zafiksować. To znaczy ta niezwykła fala sejsmiczna, która praktycznie ogarnęła 1/4 powierzchni naszego globu. No i co dalej z tego wynika? A to naprawdę bardzo interesujące, bo ten tremor tak zwany wulkaniczny jest zwiastunem rozpoczęcia działalności wulkanu. To znaczy, że tam była jakaś kamera ta magmatyczna, która powinna było być jakiś wyrzut tej magmy do góry, bo tam były sformowane wszystkie warunki do tego. Ale ten region nie można nazwać sejmicznie spokojnym. Z pierwszej połowy maja, niedaleko od wyspy Majota, była zarejestrowana seria trzęsień ziemi, najwięcej mocnym z których była zafiksowana 15 maja z tak zwaną magnitudą, która osiągnęła 5,8 w skali Richtera. Na dzień dzisiejszy posunięcia podziemne są troszeczkę spadli. Tu znowu proponuję naszym szanownym widzom, i to przyszli do TAG NTV, zwrócić się do takiego artykułu, że ja kiedyś Państwu to opowiadałem też w naszym poprzednim programie, że mój nauczyciel opublikował taki artykuł, który nazywa się Uratowanie Ziemi, odnowienie. Znowu jest przedstawiona mapa naszego globu i te wszystkie punkty największego natężenia, to największego możliwego powstania albo trzęsienia ziemi, albo fali tsunami.
На тій мамі показане теж активний високочастотливий фальовий відділення на землі. І здіння опубліковано було з дозволення пана Раєннанг, повізьми, приведнічонцего російського представительства Інституту геоінформаційного аналізу, тобто Інституту геоформатикал аналізис of the earth representative. Центр геоінформаційних бадань знайдується фактично в Швейцарії. Пан Райлян мовив, що центром геоінформаційних бадань Інституту геоінформаційного аналізу були виявлені об'єктивні вказники і сформувала мапа активного високочастотливостного фальового відділення на Землі. Зрюдлом енергії цього відділення були так звані емітери андійського мегаполісу високорозвинятої цивілізації позаземських і його, повізьми, околоземська структура. Виявлена схема силового відділення на повлокі землі, то значить так, на так звані пункти сили. Припомінам, бо о тим я вже мовили, що тих пунктів сили на нашій планеті є три. Перший пункт сили, то є стрефа андійського емітера, знайдується недалеко від Сантьяго де Чилі. Друга стрефа, то є стрефа російської платформи в околицах міста Москви. І третя стрефа, то євроазіатична плита, яка знайдується в Східнім Узбекистані. Зараз то можна порівняти ті дві мапи і спробувати витлумачити, що фалі сейсмічні, які прийшли власне з стрефи розтягання власне кори земської, що все направда видожило. А видожилося, як пише Бабіков, що земля пошежася і власне в тій стрефі, на котором он сказав, що між ними підтвердили ті всі бадання сейсмічних, які ми тільки що нашим шановним відзом представили. Один з представителів цивілізації позаземських, який називався Аструс, приповідав нашим науковцям Малженству Тихоплава, що треба прислухуватися до слів Бабікова, бо в większości он jest bardzo precyzyjny. To jest potwierdzono w 2019 roku faktycznie. To co ja tylko Państwu zacytowałem, chociaż te wszystkie prace mego nauczyciela praktycznie skończyły się w 2009 roku, bo praktycznie 4 stycznia 2010 roku on zmarł, to znaczy on nie żyje już więcej niż 10 lat. Bardzo interesującym jest to, że jeszcze w 2004 roku mój nauczyciel zobaczył ruiny Kalifornii, Sahary, która była cała zielona i nowe przedsiębiorstwa znajdujące się w Norilsku i Kirkenesie, to zawody, zakłady zamkniętego metalurgicznego kompleksu. To znaczy to było jakby jasnowidzenie nowej cywilizacji, w której nikt не позволи спалять тлен. Только безпосередньо електрохімічна перерубка руди в так зване железні гомбки. Для чого я то мовив? Бо перед тим, тільки попередньому матінку мовили, що на сателіти Європейської агенції космічної зареєстрували гігантичні, повізьми, плинні потоки плинного железа під поверхнем землі. Зрюдлом тієї енергії є енергетика ядрова і вілі іннего. Зараз, в 2019 року, коли вілі того, що приповідали, мовив моєму учителю, стало вже обецне і знане, треба віддати дуже дужий шасунок, власне, Юрію Анатолійовичу Бабікову. І вінцей всього на світі он хотів би, щоб його труд не пошит напрасне, бо люди, щоб люди практично почали розбиратися і відіти, які зміни на планеті Землі і в укладі сонячним наступують з дуже дуже прецизією, так як він робив. Бабіков пише, що перед тим всім треба собі вияснити, що найважнішим
i największą w swoim prostocie jest prawda. I że we wszechświecie my nie jesteśmy odrębni, pojedynczy, że wokół nas istnieją i znajdują się wysoko rozwinięte cywilizacje. I ludziom na ziemi w ich biedzie są odkąd i od kogo otrzymać niezbędną pomoc. Niezbędną pomoc dlatego, że praktycznie bardzo dużo różnych naszych wybitnych naukowców właśnie przypowiadało, że nasza cywilizacja zachodnia idzie ku swojej zagładzie. Praktycznie dlatego ja jeszcze raz podkreślę to, co Państwo tylko przedstawili. I w tym jest, powiedzmy, sens naszego uratowania. Przypominam Państwu, że przedtem też opowiadałem o wysokogórskim jeziorze Titicaca z jego oceanicznym wodą, z jego tamami i sensacjami, które były realnie zafiksowane. Na podstawie tego i w wyniku tego zastosowania na Ziemi technologii wysoko rozwiniętych cywilizacji następuje próba, powiedzmy, zapobiegania tej globalnej katastrofie. I to jest obiektywny fakt naukowy. Jego nie można, powiedzmy, zaprzeczyć jego. Generacja andyjskich emitterów torsjonowych wysokoczęstotliwościowych promieniowaczy bipolarnego wektora materii naszej przestrzeni jest modulowana promieniowaniem trzywektorowego wektora materii żółtej przestrzeni, o której ja też naszym szanownym widzom opowiadałem, dlatego jeszcze raz zwracam się do poprzedniego naszego projektu Boga. To wszystko pozwoli stworzyć wokół Ziemi tak zwany przestrzeń ochronną lub cewkę ochronną, która obniża ryzyko dla kory ziemskiej, jak według, powiedzmy, sensu grawitacyjnego, tak i według sensu energetyki naszej przestrzeni. I w związku z tym, że materii żółtej przestrzeni 6 razy więcej energopojemna w porównaniu z materią naszej przestrzeni. Parametry częstotliwości, wektory ukierunkowania tego promieniowania są ściśle ukierunkowane. Przychodzące na Ziemię promieniowania słonecznie nie wychodziło za ramy dopuszczalnych odchyleń parametrom częstotliwościowych reakcji fotosyntezy chlorofila. To znaczy podstawy istnienia biosfery na naszej planety, bo praktycznie my do tego jeszcze nie doszli. To wszystko będzie przedstawione przeze mnie w następnych naszych nagraniach dotyczących energetycznego zasilania człowieka Ziemi, jak to się odbywa, skąd pochodzi, bo wszystko żywe na Ziemi nie może zginąć za długotrwałe, powiedzmy, podgotowania, powstania biosfery lub życia na Ziemi, żeby to wszystko potem zginęło. I najważniejsze, dlaczego było pobudowana, podkreślam jeszcze raz, te sztuczne jezioro Titicaca, to są dlatego, że ono daje możliwość pracy jak ochładzającej, powiedzmy, konturów centrów jądrowych podziemnego andyjskiego megapolisu pozaziemskich cywilizacji dla zarządzania i zaopatrzenia energetycznego systemów zabezpieczenia życia planety Ziemi. W czasie niniejszym układ słoneczny automatycznie przechodzi na nowy stan równowagi, o których ja mówiłem w poprzednim odcinku. I przy większej energopojemności otaczającego nasz środowiska. Podwyższenie pól częstotliwościowych Słońca, Jowisza i Ziemi jest niezaprzeczalnym faktem, który jest potwierdzony przez naukowców, zarejestrowany przez odpowiednie satelity agencji kosmicznych, jak europejskich, tak i amerykańskich. Pola falowe układu słonecznego, Słońce i planet są bardzo precyzyjnie między sobą powiązane i przy zmianach chociażby jednej ze składowych tych pól reagują automatycznie wszystkie pozostałe pola. Dlatego nasz układ słoneczny ściśle między sobą powiązany, co między innymi oddzieluje na nas ludzi. To jest faktem i żeby to jest bardzo ważne wiedzieć, że w Ameryce Łacińskiej
szwajcarskim Instytutem Geoinformacji i Analizy był znaleziony bardzo mocne źródło modulowanych wysokoczęstotliwościowych promieniowań w okolicach właśnie Santiago de Chile, o których mówiłem. Pole falowe Układu Słonecznego i planet naszego Układu są modulowane, oprócz niskiej składowej tych pól czy falowych, jest jeszcze i wysokoczęstotliwościowa składowa, która znajduje się w diapazonie gigahercowym. Modulacja tego procesu zmiennego i lub kilku parametrów wysokoczęstotliwościowe modulowania tych wahań odbywa się według zakonu informacyjnego, to znaczy niskoczęstotliwościowego zawiadomienia lub sygnału. To między innymi bardzo dobrze pokazane właśnie w jednym z filmów science fiction, o których niedawno powtarzali w telewizji, w którym bardzo znana amerykańska aktorka gra te role, te słynne pierścienie, które obracają się wokół siebie. To jest bardzo interesująco pokazane. Znaczy, prostymi słowach to jest proces lądowania informacyjnego drgania na tak zwane fali nośną. A jak tak zwane podstawą tej nośnej fali mogą być wykorzystywane właśnie drgania różnej formy, jak prostokątnej, tak i trójkątnej. W zależności od tego, jaki z parametrów nośnych właśnie wahań zmieni się. I w związku z tym podbierane różne rodzaje modulacji, to znaczy albo amplitudna, albo częstotliwościowa, albo fazowa. Tu jest tak samo, znaczy częstotliwościowe parametry jądra naszej planety wpływają na zmiany magnetycznego poля Ziemi, na stan powłoki naszej planety, znaczy tej powłoki lub kory, na której my jak ludzie jedziemy. A to odbije się na całej biosferze planety. Z tego wszystkiego wychodzi, że przyczyną pojawienia się niezwykłych fal sejsmicznych tego 11 listopada 2018 roku jest w tym, że pozaziemskie cywilizacje podciągają tę składową niskoczęstotliwościową drgań jądra Ziemi w związku z tym, że faktycznie zmienili się zewnętrzne warunki otaczającej nasz przestrzeni kosmicznej, to znaczy ona stała więcej energetycznie. Ale podciągają oni bardzo, bardzo powoli i z sercem, aby nie praktycznie unicestwić całe żywe na naszej planecie Ziemi. Bo nie ma sensu szukać podobnego w całej historii obserwacji, który u nas praktycznie prowadzi się, zaczynając tylko z ponad 150 lat do tyłu. Jak mówi ta istota pozaziemska Astrus, że nam ugotowana tylko posłowie. W styczniu 2005 roku, kiedy Babikow napisał, że dopóki cywilizacje wyższe nie skończą justowania nowego wariantu Układu Słonecznego, precyzyjne, powiedzmy, sprawdzeniem parametrów orbit wszystkich jej planet, Ziemię będą utrzymywać w tak zwanym bezpiecznej podprzestrzeni. I dodał, że w ogóle przestał prowadzić teoretycznie prace dotyczące medycyny falowej, bo zmieniły się praktycznie wszystkie konstanty fizyczne i spektry lub widma częstotliwości falowego poля Ziemi. A to nie mniej niż na 12 lat, to znaczy 12 lat to jest prawie rok Jowisza, i nawet może trwać do 39 lat, od 38 lat, jak przedtem upominałem, co jest, powiedzmy, rokiem Saturna.
W czasie niniejszym, to jest z stanem na początek stycznia 2019 roku, można tylko mówić, że te justowania już przeszło. To znaczy, nawet data 5 listopada 2018 roku wchodzi w ten system. To znaczy, nas układ słoneczny otworzyli na nowy wszechświat. Żeby wytłumaczyć, co to jest, chcę naszym szanownym widzom przedstawić następujące danie. Nasze naukowcy teraz mogą pracować nad teoretycznymi badaniami, sprecyzując znowu wszystkie parametry, to znaczy orbit planet Układu Słonecznego, spektry widma falowego pola Ziemi i inne konstanty fizyczne, bo oni wszystkie się pozmieniali. Dlatego u nas nasi bioenergoterapeuty i nasi uzdrowicieli bardzo duże problemy mają, dlatego żeby oddziaływać na nas ludzi, praktycznie powodując znowu powrót do normalnego stanu lub do zdrowia. Na to wszystko jeden z tłumaczy, który wyjaśnia słowa tej istoty pozaziemskiej Astrusa, też stale doradza, że nie wchodzić w drobiazgi tych wyjaśnień, a powiedzmy przekazywać tylko ogólny sens, który następuje, ziarno prawdy, jak on to nazywa. Oprócz tego, według obserwacji dotyczącej zsuwu linii równika, który był opisany w odpowiednim artykule w 2017 roku, to znaczy z obnowienia Ziemi i zsuw linii równika, 11 stycznia 2019 roku opublikowane to na odpowiednich stronach internetowych. Chcę tu Państwu dalej zaproponować wyjaśnienie, co to znaczy, że nasz układ słoneczny otworzyli na cały Wszechświat, bo o budowie Wszechświata my też rozmawiali w odpowiednich ostatnich odcinkach projektu Boga. Nasz Wszechświat, nasz Układ Słoneczny, otworzyli na Wszechświat. Według krok po kroku postaram się to wytłumaczyć. Ponad 3 lata temu, to znaczy w listopadzie 2017 roku, astronomowie zaobserwowali w naszym układzie słonecznym pierwszy potwierdzony przez nich obiekt pochodzenia międzygwiezdnego. On otrzymał nazwę Oumuamua. To znaczy bardzo ciężko to umówić, dlatego mówię po bukwom. Oumuamua. To jest tak zwany cygaroobrazny przedmiot o długości 800 metrów. Zdjęcia tego, powiedzmy, obiektu ja też przyszli do Mariusza na telewizji TAG NTV i nasze szanowni widzowie to zobaczą. Astronomowie całego świata bardzo precyzyjnie obserwowali tego międzygwiezdnego gościa. Po roku od początku obserwacji, to jest od 2017 roku, badacze potwierdzili wyniki swoich poszukiwań. Obserwowany obiekt za nazwą Oumuamua, przeprowadzony w okresie z 23 listopada po 5 grudnia 2017 roku na częstotliwościach od 1 do 10 GHz z rozdzielczością 100 kHz. Obserwowany był przy pomocy teleskopu ATA, którym nie udało się wyjaśnić szczegółów, tylko pokazywali, że przypomina to sygnały pochodzącego z tego sztucznego obiektu i te sygnały są sztucznego pochodzenia. Odpowiednie strony internetowe. I w związku z tym nie było nic wymyślone, co to jest i dlaczego ten międzygwiezdny gość nadaje takie sygnały, które nie udało się rozszyfrować. Oprócz tego, przez te same spektroskopy było obserwowane, że ten międzygwiezdny gość Oumuamua są jakby pofarbowany w różnych kolorach. To znaczy pofarbowany z różnych stron w różne 4 kolory. Przypomina się przed tym informacja, która była otrzymana przez małżeństwo Tichosławów od istoty pozaziemskiej o
умовним назвиску Аструс, который поведел, что ваши науковцы неправедливо усталяем дистанции до ваших планет, укладу Солнечного и до гвязд. И для того было с жанованием спитане со стороны Виталия Юрьевича Тихослава. А як треба то робить? Отповідь була дуже проста. Щоби усталити прецизійний дистанс до планети гвязд, треба послугіватися кольором. Бо кожний кольор несе свою частотливість. Кольор, то є відбір, який повстає в нашому, повізьми, нажонді взроку при відділенні на нього світла. То значить, світло плюс взрок дорівнюється кольор. Для того, як такого кольору в натурі не існує, бо він практично є продуктом умислового перетворення інформації, яка дотіра до нашого ока в постаті фалі світла. Світло то теж є так зване електромагнетичний фальовий рух. Длугость фалі відочного кольору сом в інтервалі помідзу от 380 нанометрів до 760 нанометрів. Фалі одлугості своєї мені, ніж 380 нанометрів, називається ультрафіолетом, а одлугості фалі венце, ніж 760 нанометрів, називається світлом інфрачервоним, кольором. І втеди стало дуже зрозуміане, тобто, значить, венце зрозуміане, що той гость міжзвісний, який науковці, астрономи назвали Оумуа, не попросту інструмент, а є висланником до нашого укладу сонячного для усталення прецизійних дистанцій поміж планетами і нашим сонцем. Прошу вслухатися в те, що я тільки що повідомив наших шановних глядачів, що ще раз підтверджується існення цивілізацій позаземних. Між ними я сам заобсервував дуже інтересуючі речі на фактично Ютубі, в інтернеті, які не показуємо цей предмет люб того гостя міжзвіздного, який я тільки що повідомив, одлугості 800 метрів, представляємо його як статок космічний з відповідними напендами і сильниками, які дуже мені припомінав, власне, те, що перед тим ми в програмі, перших відтінках практично програми «Чоловік проти планети Земля» мовили о тих виправах на нашій планеті цивілізації позаземських, то значить до Мезоамерики, то є виправи Кецалькоатля і Віракочего, пов'язане з повстанням календаря майів, ораз до нашої цивілізації, до тих, що остатня п'ята виправа Сім'яси Прометеуша. Для того, то є ще одне підтвердження того, що ті цивілізації високорозвинені не позоставили нас поза своєю увагою. Тен гость міжзвіздний порушився дуже дивно, бо приближаємося до Сонця, приближення до Сонця є дуже небезпечне, ризикує бути притягнутим гравітацією сонячних, і втеді він не може повернутися, але тим не мені, повізьми, він дуже прецизійно окружив інші планети в такій самій трибі, як він фактично приближився до Землі. Землі не було виянком, бо спеціалісти дуже балися, що він спадні на Землі, але того не наступило. Власне, для того я перед тим попереднім відтінку панству мовив, що було заобсервоване так зване астероїда, яка ще була обсервована через Стромова, починаємо з 1995 року, тобто, значить, понад 25 років тому. Зараз, практично, в 2019 році ми обсервуємо тим самим астероїдом в постаті міжзвіздного гостя з конкретними вимірами 800 метрів довгості, то є щось. Жодних сигналів дзвінкових він не видавав. І не повинен давати. Він подавав тільки сигнали в кольорах. Тим самим, повізьми, він подавав те інформації
dotyczący pomiarów tych dystansów pomiędzy planetami naszego Układu Słonecznego a gwiazdą. Powstaje w takim pytanie, dlaczego i komu trzeba było sprecyzować bardzo konkretne pomiary trajektorii planet Układu Słonecznego. Przypominam, że w praktycznie lipcu 2018 roku było oczekiwane bardzo ważne planetarne wydarzenie. Wielki przeciwstawienie się planet, to znaczy Słońca, Ziemi, Marsa i Jowisza. Dlatego byli potrzebne bardzo precyzyjne wymiary, bo właśnie w moment przeciwstawienia się tych planet, o którym tylko co powiedziałem, on pozwala bardzo precyzyjnie przeprowadzić wyliczenia lub jakiekolwiek manipulacje dotyczące konkretnej planety lub z tą planetą. Na przykład, najwięcej precyzyjni kręgi na polach zbożowych świata stworzone właśnie w te dni, kiedy gwiazdozbiory autorów tego malunku znajdują się w przeciwstawieniu się z planetą Ziemią. Tak wyjaśnił jeszcze mój nauczyciel Jurij Babiko. Dlatego 28 lipca 2018 roku w moment przeciwstawiania się planet, a raczej dlatego byli bardzo precyzyjnie wystawione odpowiednie ordynaty planet Układu Słonecznego. Dlaczego to było potrzebne, postaram się Państwu wyjaśnić poniżej. Co było nami zaobserwowane? Od razu popłynęli nasze bieguny. To znaczy kręgi na polach zbożowych w hrabstwie Wiltshire, Wielka Brytania, 29 lipca 2018 roku. Ale to jest odrębny temat dla wyjaśnienia naszym szanownym widzom i ja postaram się to wszystko Państwu przedstawić w następnych naszych odcinkach. Wracając do naszych planet. Nieoczekiwane w październiku 2018 roku nastąpił bardzo duży wybuch na naszym księżycu. I nie po prostu wybuch, a gigantyczny wybuch. 17 października 2018 roku wybuch na księżycu. Малюнок з обсервації теж вийшли на mail до TAG.NTV, Państwo заобсервували. Правдоподобне, наш Ксінжинц виставляли на його новому орбіті. Так і є припущення наших науковців, підтверджене через істоти позаземські, які повідомили, що Ксінжинц відсунули від Землі люб пересунули. І знак питання. Odpowiedź na to następująca, że to jest bardzo długotrwała dynamika, to są korekta. I zrobiono było to z dwóch powodów. Więcej odsunęli ją, niż przysunęli. Ten wybuch prawdopodobnie postawił właśnie punkt w tych planetarnych korektach, które nastąpiły w naszym Układzie Słonecznym. Coś się skończyło, a coś się zmieniło. Dlatego, że już w listopadzie 2018 roku NASA poinformowała, że Voyager 2 wyszedł za granicę heliosfery. Voyager to słynny aparat, który był wysłany przez NASA bardzo dawno. 5 listopada 2018 roku heliosfera, to znaczy ten obszar, z który wiatr słoneczny faktycznie wypiera gaz międzygwiezdny i jej granica przyjmuje się za granicę naszego Układu Słonecznego. Praktycznie pokaz heliosfery Ziemi ja też przyszli na odpowiednie malunkam do TAG.NTV. Głównym argumentem dla ekspertów stali wskaźniki urządzeń PLS. Oni robią pomiary gęstości, prędkości i temperatury potoków plazmy, w której faktycznie porusza się ten aparat. Ja tylko co powiedziałem o Voyager 2. Za burtem Voyager 2 wiatr słoneczny bezpowrotnie zmienił się tym faktycznie gazem międzygwiezdnym. Odpowiednie zsyłania się na to na stronach internetowych teraz przyszli. I na nasze pytanie, co się wydarzyło, było przypuszczenie, że otworzyli się granice heliosfery.
Granice heliosfery znajduje się daleko, daleko za orbitą Plutona. Dlatego jeszcze raz mówię, że to jest bardzo interesujące rzeczy, które potwierdzają praktycznie, bo to są fakty zarejestrowane przez naszych naukowców, że w naszym Układzie Słonecznym i na naszej zmianie coś się kardynalnie się zmienia. Możliwe przy tym dwa warianty. Albo tak zwane wąskie garlo, które łączy nasz Układ Słoneczny z Wszechświatem i te wąskie garlo poszerzyło się, lub nasz Układ Słoneczny otworzyli dla całego Wszechświata. Potwierdziła to istota pozaziemska, którą my nazywali Astrus. On powiedział tak, otworzyli. Dlatego, żeby współdziałać przez nas же samych, z pomocą nas же samych. A potem w porównaniu z tym, my zmienimy się tak, że nie zdążymy opamiętać się, że nastąpili te zmiany. Dlatego maleńki ten wysłańca Ziemi Voyager 2, który był wystrzelony w kosmos 40 lat temu i od którego bardzo długo nie przypuszczała dalej tak zwana niewidoczna ściana, które my nazywamy teraz heliosferą, powodowała to wydarzenie, że praktycznie Voyager 2 wyszedł na szeroki przestrzeni Wszechświata. Oprócz tego my, Ziemianie, zapamiętamy tą datę 5 listopada 2018 roku, bo nastąpiło gigantyczne wydarzenie dla całej planety i dla całego Układu Słonecznego. Od razu były, powiedzmy, zarejestrowane dziwne anomalne wydarzenie na Słońcu, zaczynając od 3 grudnia 2018 roku. Аномалії сонячні 3 грудня 2018 року з відповідними вірами і леями на Слонці, на фактично атмосфері сонячній теж прийшли на тагент ТФ. Аномалії на Слонці 6 грудня 2018 року. По відповідях, которые уделяла, опроч знаних нам, повезмы, представители святу науки и, можно поведеть, ясновидцев, те процессы сам бардзо скомпликованы, о которых я только что поведела. Бо то есть повязаны как бы с процессом показания нам иннего свята. Тобто показання іннего биту, який практично змінює цілу структуру нашого мислення. Істота позаземська Аструс мові, що цей бит проявився в протопрестчені. У биту є повлока, бит має свою повлоку, і за неї, повізьми, комплекси різних стреф. Alub sfer. To znaczy, ja przypominam tutaj naszym szanownym widzom, że w swój czas, kiedy my z Tagin TV, z Mariuszem nagrywali te wszystkie rzeczy, ja Państwu przedstawiałem te powłoki energetyczne człowieka, których jest 7. Dlatego pokazuje mi się, że te powłoki człowieka ściśle powiązane z powłokami różnych sfer, które otaczają nasz Układ Słoneczny i nasze planety Ziemi. Далі, нестети, істота позаземська ніць не виясня, і ми оглядаємо на відповідних малюнках комплекси різних сфер. Науковці свята, направді, зареєстрували існення некій так званої повлоки дуже тінькі, яка покрива більшу частину Всесвіту. Але фізичні властивості тієї субстанції до дійсно не са збадані. Істота позаземська Аструс виясня, що то є протопрестчень Всесвіту, яка насичена найважнішою інформацією. Та інформація, яку Аструс приказує через маженство Тихоплав, є самоупублікована в їх ксьонжки «Ідонці в пустині і час». О якій повлоці в такому разі мовив Аструс? Можливо, мова іде о повлоках
miarowości przestrzeni, które są stwarzane za pomocą tak zwanej sakralnej geometrii. Przypominam tutaj też, znowu zwracam się do bardzo dziwnych połączeń, które łączą sakralną geometrię przedstawione przez Druwala Melchisedeka z obecnymi wydarzeniami, które obserwują nas astronomowie i astrofizycy. Dlatego jeszcze raz powtarzam, że wszystko ze wszystkim jest powiązane.